7 rano, wszyscy śpią. My z Krzysiem już jesteśmy uszykowani, bo jedziemy na przejażdżkę. Tak, jako jedyni ustaliśmy, co tam śpi. Tak, tak, rowery przygotowane. Zaraz jedziemy. Na 7.30 musimy być na przejażdżkę dla kolarzy, którzy biorą udział w tym wyścigu. Jak tam, Krzysiu, wypoczęty? Zimno. Teraz jest zimno. Jest zimno, no. Nie wiem, jak się ubrać. I tosty, jak zawsze. I dościg, tak, dościg jeszcze. Dobra, jemy i spadamy. A zatem witamy o poranku w Srinagarze. Jedziemy na przejażdżkę dla kolarzy startujących. I tutaj, że tak powiem, świńskim fartem jadę razem, żeby pomóc troszeczkę Krzychowi ich zrozumieć. No i zobaczymy, co to będzie. Dobrze. Jesteśmy idealnie o czasie. Także... Limit! Achievement! Krzysiu, ten dzień się zaczyna dokładnie tak samo, jak wczoraj się skończył, czyli zdjęcia, konferencje, czas. Najlepszy Polak wśród Hindusów. Może być? Z pozdrowieniami dla Matusa z Torunia. Najlepszego kolarza wśród hokeistów. A poza tym człowieka Inoni. Także zaczynamy przejażdżkę. W sumie nie mamy pojęcia, co nas czeka. Co oni zaplanowali, czy to jest 2 km, czy cholera wie ile. No jedziemy! Trochę wyprzedzaj ich. Niech poczują smak porażki. Dobrze mówię? Kolega jedzie w tandemie, jest niewidomy i chciał poczuć rower Krzysztofa. Niesamowite w sumie. It's heavy, it's a little bit heavy. How much kg? I don't know, maybe 12. But the rear well is the most important thing. And position. Zaraz starajesz się o roweru, Krzysiu. Jak się czujesz bez roweru na tym wyścigu? Ciekawe jest to, że w Indiach jest, tak mówią, tak słyszałem, 5000 różnych języków, dialektów języków, ale to powoduje, że oni między sobą, gdy jest gdy jest wyścig przez całe Indie, oni między sobą rozmawiają po angielsku. Cześć, ostatnie przygotowania, bo został już ostatni dzień do startu, czyli jutro już jest o 9 start. Dzisiaj mieliśmy rano o 7.30 przejazd ze wszystkimi zawodnikami, zrobiliśmy parę fotek, zintegrowaliśmy się, porozmawialiśmy ze sobą, wymieniliśmy się zdjęciami oczywiście. Pięknie, chodzi, nie? Lata! No, to kawałek zaliczony w Indiach, na rowerze. No i to gravelowym, nie? Jeszcze Kenia nas czeka. To jest, wiesz, na inny odcinek. Kenia to na inny odcinek. This is Krzysztof Fechner, this ultra cyclist from Poland, and because the guys know each other, and they meet in a few different ultra marathons, for example, race around Poland, race across America, they compete together, and because of Krzysztof, have huge respect for Amit. He's a really nice guy, and an idea of Krzysztof was to prepare something special for Amit as a thanks to be here and to invite us, and he prepared his own bicycle. This bicycle is
actually begin of the journey of ultra cycling for Krzysztof, but our friend Mariusz Gil, he painted, and as you can see here you have India, and on the second second side you have Poland, and it's kind of bridge of sympathy, bridge between our countries and between to this guy, and it's and it's yours, I mean. Thank you so much. Yeah. Thank you, in Poland, thank you. Yeah, yeah, okay. Yeah, I would like to tell you one more thing. This is a great gesture by our participant towards the organizer, the main organizer of this race. But one more thing I would like to tell you is Mr. Toman, his crew chief, and he has shown a wonderful gesture. He has donated a lot of sporting gears to the kids, especially the kids. It was handed over to Mr. Kappan Khan, he is a local known cyclist. So that is also a really great gesture, and this is done by Tommy. So sports binds countries together, that is the proof. I will again hand over the mic to the president. I plan jest taki, łapiemy z Krzyśkiem i z Tomkiem teraz tuk-tuka, ale musimy poszukać takiego, który będzie napędzany spalinowym silnikiem, bo tu jest dużo takich nowoczesnych, elektrycznych, a my takim nie chcemy, nie? My chcemy takim klasycznym, prawdziwym tuk-tukiem dojechać na bazę. Jest to... Poczuć Indię w pełni. Poczuć w pełni Indię, tak, ten zapach, ten hałas, tak. Jak się jechało tuk-tukiem? Nie no, nawet bardzo komfortowo. Cicho, szybko, sprawnie. Co? Słuchajcie, taka luźna pogadanka, bo został nam jeden dzień do startu, także emocje sięgają zenitu, ale chcieliśmy tutaj porozmawiać z naszym głównym sponsorem, to znaczy z głównym sponsorem Krzysia i te całe... Może nie głównym, ale akurat pomagam... Jeden, tak, tak, tak. Nie, to jest, można powiedzieć, główny sponsor odpowiedzialny za ciuchy, za ubranie, za materiały. Wybraliśmy, słuchajcie, najlepszą firmę. Ale to jest też jedyny sponsor, który jest z tobą. Tak, jest ze mną. I tak, cały czas się wspiera. Osobiście. Słuchajcie, wybraliśmy najlepszą firmę. Mieliśmy dużo, dużo opcji. Można powiedzieć, Tomek, sam wiesz, jak było, nie? Tak było. Do wybrania. Ale zdecydowaliśmy się na Tomka. Mhm. Ponieważ też, no nie będę tu ukrywał, że Asia Balawajder już jakiś czas współpracuje z Tomkiem, zachwalała tą firmę. Ja współpracuję trochę z Asią, też przy projekcie Szutroza. Troszeczkę tutaj też z Robertem działaliśmy przy Kaczmarku. Tak. I Noni wszędzie się gdzieś tam przewijał. Troszkę już potestowaliśmy. Tak, te ściuchy były też gdzieś tam testowane, opinie były bardzo dobre. Też udało mi się z Tomkiem spotkać na Bike Expo tak w Warszawie. Zresztą wielu świetnych zawodników jeździ w ciuchach. Takich na przykład jak Miłosz TV. Na przykład. Albo Robert Suszyński, tak? No. Tak. I po prostu stwierdziliśmy, że Indie są tak ciężkim tematem, tak grubym tematem. Temperatury dochodzą do powyżej 40 stopni. Praktycznie nie mieliśmy kogo się spytać, kto tam był, powiedzieć. Tomek ma też doświadczenie jako podróżnik, jeździ, dla mnie to też zdecydowało, że Tomek jeździ ultra, się ściga gravelowo. Mhm. On testuje te ciuchy, to nie jest człowiek, który siedzi za biurkiem, robi ciuchy, tylko tak. On po prostu to ubiera, mówi, o kurde, tu nie działa, to spieprzyłem, to mogę zrobić. I ma bardzo dużo nowości. Tak, naprawdę. Mi się podoba, że ich nie kupuje w Chinach i nie przeszywa swoich i tu, logotypów. Tak, tak, tak. I nie ma, nic takiego nie ma miejsca. Tu trzeba tak. powiedzieć jeszcze
jedną bardzo ważną rzecz, że Tomek podszedł do tego tematu tak bardzo profesjonalnie, że jest tu osobiście, żeby to wszystko dopilnować. Ale po prostu my jedziemy praktycznie, Tomek tu zaraz może szerzej powie, w nowościach. Jedziemy na przykład wkładka, która jest na drukarce 3D drukowana. Mamy koszulkę na przykład tą czerwoną tutaj. A to zaraz powiemy. Tomek powie, no, której nie ma w ogóle nigdzie w sprzedaży. To więc Tomek tutaj... Akurat to jest taki dobry moment, bo my w sumie już się przygotowujemy na jutro. I zaraz będziemy decydować, w czym ty wystartujesz na pierwszym rzucie. Tak. Bo to też trzeba już wiedzieć. Nie? Tak naprawdę pierwszy dzień okazuje się chyba najtrudniejszy, przynajmniej z tej perspektywy tak to wygląda. Bo nie wiemy, co się może zdarzyć poniżej jakby Delhi. Ale w tym momencie jest tak, że Krzysztof zaczyna jechać pierwsze 70 parę kilometrów i zaczynają się góry. I to góry, które mamy tu wykresy nawet, których, nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że w pierwszym odcinku maksymalne nachylenie będzie wynosiło 28,6%. A zjazd 33%. A zjazd 33,2%. Więc nie wiemy, po jakiej drodze to będzie tak naprawdę, nie? Słyszałem, tak, że może być trochę kamieni właśnie. I to jest to. Dlatego, to będzie asfalt? Czy dlatego nie? To będzie asfalt, ale no wiemy już... Z pobłocza, kamyki. Wiemy już, jak tutaj to wygląda. Ta droga zmienia się każdego dnia. I faktycznie... No tą drogą tutaj zresztą do miejsca startu jechaliśmy samochodem i... No ja widzieliśmy także ta droga, to widzieliśmy naprawdę to, no, robi wrażenie. I najgorsze jest to, słuchajcie, że prawdopodobnie Krzysiek będzie musiał w tym momencie jechać sam, bo tam są tak ogromne korki, że tutaj organizator pozwala na to, żeby Krzysiek wystartował, żeby tak, rowerzyści jechali sami, tak, żeby ich nie blokować samochodami, które będą stały w korku. Mamy taki plan trasy, możemy wam pokazać. I to dzisiaj jeszcze ustaliliśmy, dzisiaj ustalaliśmy jeszcze dokładnie, jakie są zmienne w trasie. Zrobili coś, co nazywają leapfrog, czyli jest moment, którym Krzychu jedzie sam po górach. On nie jest aż taki długi, bo on mówił w sumie wcześniej, no, on może być długi, bo zaczyna się od 92 km, gdzie zaczyna się bardzo duży podjazd i kończy się na 175 km. I w tym momencie Krzysztof może zostawić wóz techniczny, jechać samemu. I czekać, jesteś zdany na siebie. No, oczywiście na kampera może, no, mamy taki patent, że pojedziemy kamperem od drugiej strony wcześniej, bo tam jest łatwiejszy podjazd. On tam powinien na ciebie czekać. Kamper wystartuje o 5:00. Miłosz, o 5:00. Tak, o 5:00. Miłosz będzie kręcić już film, jak Krzysztof tam wjeżdża. Tak, no, zakładamy, że to się wszystko fajnie uda skoordynować. Film jak ze środka. Idzie. Dokładnie, będziemy mieli fajny materiał z dwóch stron. Ale faktycznie i na tą trasę, bo ta trasa wydaje się prosta. No, okej, jest rano, wstajemy, jest chłodno, rękawki. Startujecie o 9:00. Startujemy chyba o 9:00, jeszcze nie mamy tego, tak naprawdę ten skarżenie. Jak patrzyłem na pogodę, to jutro o 9:00 14 stopni. 14 stopni. 14-15. No ekscytacja i w ogóle jeszcze się okaże, że ty na krótko pojedziesz. Ale ogólnie jutro ma być do 24. Ale na pewno jak góry przejedziemy, bo już to wiemy, też patrzyłem na pogodę. Wiesz, już będzie 34-35. Wiesz, my wchodzimy w najwyższym punkcie, wjeżdżamy na 3050 metrów chyba, jeżeli nie więcej. Mogą być potrzebne cieplejsze kurtki i noni. Tak. No, ale słuchajcie, tak. Porozmawiajmy teraz o tych nowościach, Tomek, które przygotowałeś, ale ja jeszcze jedną rzecz chciałem nadmienić, że piękną rzecz zrobiłeś, piękny gest wczoraj, bo Tomek przekazał dwa ogromne kartony, za które z ciuchami dla jakiejś szkółki sportowej. Tak? Dla szkoły Srinagar faktycznie mamy, teraz już mamy kontakt z trenerem tej szkółki, Akbarem. Który faktycznie no... Nie krył wzruszenia, tak naprawdę miał zeszklone oczy i to robiło jeszcze większe. Ledwo co potęgował. Wypowiadał słowa. Ciężko było mu w ogóle na scenie cokolwiek powiedzieć, mówił wolno i widać było, że mięśnie oczu działały, żeby łzy się nie pojawiły. A po tydzień mi tak prywatnie powiedział, że to ten gest, który faktycznie zrobiliśmy tutaj teamowo, że przekazaliśmy te ciuchy, fajne zestawy kolarskie dla dzieci, no jakby absolutnie się nikt tego nie spodziewał, no bardzo szczęśliwi, tak naprawdę, no fajny gest, dla nas też to fajne, bo lubimy takie rzeczy. W sensie, tym bardziej, że dla nich taki komplet odzieży, powiedzmy Inoni, to jest miesięczna pensja. Tak, to tak trochę jest. No. Tak, trochę tutaj to wygląda. 200 różnego rodzaju koszulek, bluz. Tak, dokładnie, dosyć dużo fajnych. Także szacun, Tomek.
Dobrze, no fajnie pomagać. Krzysztof dzisiaj, no to jeszcze tak szybko przebijemy, chociaż ty, nie wiem, czy będziesz miał to też na tym samym filmie, pewno się to pojawi, bo nie chcę wyprzedzać faktów, ale dzisiaj Krzysztof też jakby dowalił jeszcze dodatkowym prezentem. Tak, tak, no to też jest na dzisiejszym filmie, więc już to odbyło się. Więc... Okej, dokładnie. I przekazaliśmy faktycznie ten rower głównemu jakby inicjatorowi tego wyścigu, czyli Amitowi. No, ale też. Tu też duże ukłony właśnie do Roberta Suszczyńskiego i Szczepanbajka, bo oni rozebrali ten rower, zrobili, pomalowali projekt. I Mariusz Gil. I Mariusz Gil. Bardzo dziękujemy. Wszyscy tam ten, ale tak, tak w sumie to Robert wziął to jakby całkowicie ode mnie na swoje barki. Szczepanbajk współpracuje z Robertem, Robert Szczepanbajk współpracuje z Gilem i tak to działa. I też byli wzruszeni. Było naprawdę sympatycznie. Był zadowolony chyba. Tak, Asia Balowajder dzwoni. Dobra. Asia do mnie dzwoni, okay. Tak. No. A to wykorzystam ten moment, bo jeszcze, bo my tak dzisiaj to jest taki dzień, kiedy my planujemy jutrzejszy dzień. Tak, i to jest kluczowe. My podzielimy te ciuchy na sety, żeby one były do ciebie gotowe już. Ale problem jest tego rodzaju, że w tych górach, jak ty podjedziesz, ty możesz być zagotowany, a z drugiej strony może być cholernie zimno. Z jasną. Muszę mieć kurteczkę na pewno w kieszonce. Nie, kamizelkę masz, tak. Bo chcesz użyć kamizelkę Zielonej Góry, tak? Tak, tak. Lubuskiego, nie? Lubuskiego, przepraszam, tak. Kurczę, no trochę tego... Tą kurteczkę muszę mieć, tą czerwoną, tą, ty masz taką... Rękawki, nogawki weźmiesz? Możesz mi powiedzieć, albo możesz nawet pójść ją pokazać właśnie, która mi tak bardzo przypadła do gustu. Żółta. Ta żółta, no. Ta żółta, okej. Okay. Co ty, szafran? Ja. No. Co to jest szafran? Ja chcę szafran, tak. Co to jest? I co? I cynamon też? Co to jest? Się odbywają zakupy. Szafran. Szafran jest droższy od złota. To ja przyniosę może tą kurteczkę. Tak, przynieś tą. Dobra, okej, okay, dobra, dobra. No. Żółta i czarna jest taka sama w sumie tam. Także będzie szafran. Tu do mnie dużo dzieje. Tu się strasznie dużo dzieje. Także więc... będzie szafran. Tak, ale tutaj nie przerywamy rozmowy. Tu właśnie poszedł po dwie kurteczki. Słuchajcie, ja się zdałem tutaj na... Ja tak się zastanawiałem, że Tomek też podjął takie wyzwanie, te Indie. Mówię, no pojedziemy, a jak się w jego portkach zacznę zacierać i przecierać, no to... No to będzie przykro. No to będzie przykro, nie? Ale Tomek jest tak pewny swojej firmy, no też dużo testowaliśmy. Tak szczerze, to ty też już chyba jesteś pewny. Ja jestem już pewny, bo słuchajcie, no zrobiliśmy te razem z Jackiem Kwiatkowskim no rekord 10 tysięcy kilometrów w twoich spodenkach. Mieliśmy tylko po dwie pary spodenek tak naprawdę. Tak. I przelecieliśmy cały miesiąc w tych co spodenkach. Co ciekawe, Jacek się w ogóle nie smaruje. To jest dla mnie. Aha, goście się w ogóle nie smaruje. Nie ja już się teraz też nie smaruję od jakiegoś czasu. Ale chyba na wyścigu będziemy smarować, co? Zobaczymy na razie. Na razie ja poczuję. Ale nie wiem, czy żebyś nie miał rękawiczki. No nie, rękawiczki chcę mieć, bo no. Dzisiaj było... No, bo... A jak się czujesz w ogóle z rękami? No, taka sucha się zrobiła tutaj. Ty, mówmy o innym. Dlaczego, już, dlaczego to mówię... O rękawiczkach. To jest dzień przygotowania, to się dużo będzie działo faktycznie, ale faktycznie Krzysztof poparzył sobie ręce na Lemontce. Tak, przez braku rękawiczek. I faktycznie ta pozycja otwarta przy 42 stopniach, w których my jeździliśmy w Chandigarze, tak, spowodowały to, że po prostu w pewnym momencie już nie był w stanie utrzymać Lemontki. Tak, także... ja wam powiem jeszcze jedno. Rękawiczki służą też do tego, żeby nos obetrzeć dobrze, bo jak nie mamy rękawiczek i leci z nosa i nieraz potrafimy, nie mamy szmatki, jednak one fajne służą jako chusteczkę. Jasne. Po drugie, nie ślizgamy się tak na Lemontce, na tym jednak ten pot nieraz, jak jest bardzo duży, one jednak wchłaniają. One potem namokną, trzeba je podmienić te rękawiczki, ale one spełniają parę innych funkcji, nie? Naprawdę. Ja też bardzo, ja bez rękawiczek nie ruszam. I powiem wam, druga sprawa, rękawiczki chronią przed słońcem, tak jak tu wyszło właśnie, poparzyłem sobie od Lemontki, bo miałem tak ręce nie używałem i tu się okazało, że to nie było uczulenie, co ja myślałem, tylko poparzenie od słońca. A ty, Tomek, szyjesz rękawiczki? Nie, szyjemy na razie rękawiczek. No zobaczymy, może w przyszłości. Dobra, no to przejdźmy, słuchajcie, do meritum. W czym Krzychu pojedzie? W czym Krzychu przyjedzie? Właśnie się zastanawiamy, może pojedzie, nie wiem, czy od razu będziemy dawać tam najbardziej wygodną, powiedzmy, wkładkę, czyli tą wydrukowaną, która ma elementy wydrukowane w 3D, ja może pokażę. Bo to są te spodenki, o których już wcześniej zacząłeś mówić. To jest nasza najdroższa wkładka, najlepsza, do niej dopłata do spodenek kosztuje 300 zł. Od razu mówię. Jednak się, że ona może się sprawdzić właśnie najlepiej przy już upałach tych większych. Przy upałach, nie? No. Bo tu też lepiej to oddycha, wiesz. Tak, podobno ta wkładka nigdy, tak jak to Tomek mi tłumaczył, ona się nigdy nie ubija. Ona się nie ubija. Ona musiałaby być fizycznie jakby bardzo uszkodzona, ale ona się nie ubija, bo faktycznie jest wykonana z elastomerów, z tych z elastycznych filamentów drukarek 3D. Jest tam duża przestrzeń, która powoduje to, że ona dobrze oddycha i wszystkie te miejsca, które są narażone na
obicia, to może jednak te góry. Musimy to przemyśleć. Z Robertem, który tutaj też jest to mega kluczowy w tym zawodzie. W tych studentach. Mhm. Tak, jeździł i jak ci siadła w ogóle? Nie wiem, no jak wszystkie wkładki, no nie naprawdę. To też, Ultras ma to do siebie, że tak naprawdę on we wszystkim pojedzie i to też nie jest aż tak, no to już jest inna sprawa, ale zależy ale nam na tym. Ale jak się leży, to cię czujesz, że nie leży. Czujesz, że to nie siedzi po prostu. Nie ale ciężko gadki, też czasami znaleźć jakieś tam plusy, nie? W tym tak, tempie. Tak. Po prostu jest dobrze, jest dobrze różnicy, i koniec. No. Jest jedna taka wkładka, bardzo lubię ją, gładka cała. Te spodenki takie, co mi kazali się ubrać tutaj. Takie tak, i tam jest to chyba jest szara wkładka. Taka szarawa, ciemnawa. Tak, to jest nasza typowa wkładka, topowa wkładka standardowa Inoni, którą dajemy też w produkty 5-2-1 na przykład. Nie wiem, czy masz szarą. Ona ma taką wadę lub cechę, nazwijmy to, że faktycznie no, teraz jest to dosyć popularne, że kształtuje się nie podkreślając twoich genitaliów, a tworzy się taki dziwny kształt i tu urwę. Jest to dosyć popularne teraz, bo wszystkie firmy weszły akurat w ten kształt wkładki, dlatego że po bokach jest najwięcej tego elementu absorbującego ewentualne uderzenia. Ale przez to, że dzięki temu masz większą wentylację, bo w środku nie ma, ale to powoduje to, że ona się dziwnie układa. Trochę dziewczęco. I tu urwę. Ale z drugiej strony jest bardzo wygodna. I tak, też bardzo ja właśnie dużo testowałem. I myślę, że zrobimy tak, że faktycznie na pierwszym etapie. Chyba teraz polecę w tym stroju, w tym projekcie właśnie, w tej koszulce białej. No, białej. Żeby wystartować na starcie, żeby wszyscy byli tam. Tutaj pokażcie. Tą koszulkę, nie mogę ją przynieść. To jest będzie dokładnie tak jak, nie. To jest odwrotność tego. Bo to jest czerwone, okay. Tak? Dobra. No to tak pointując tylko, to są te spodnie, tu są użyte najnowsze szwy, już wcześniej o nich wspominaliśmy, one się nazywają Active Sim, to są opatentowane szwy z firmy Merrell ze Stanów Zjednoczonych, one są najbardziej elastycznymi szwami na świecie. Oczywiście on jest wyeksponowany, ten szew, i można go uszkodzić jak się bardzo chce, ale tak naprawdę jest najbardziej trwałym szwem. To jest szew, który jakby nie ma prawa pęknąć. I jest przez to bardzo wygodny. Same spodenki mają zintegrowane antyslip, nie ma tam żadnej linii cięcia. Dzięki temu idealnie się układają na nodze. No i dodatkowo fajny patent nasz na zrobienie szalek, po to, żeby była jeszcze większa elastyczność i trzymanie. Masz dodatkowo wszyty taki panel z materiału. Dzięki temu, jak, no, pewno czułeś, że jak zakładasz, to tak naprawdę one od razu leżą. Tak. Jakby no, parę osób już tak wspominało, że jak zakłada się to jak bielizna. No, to jest model 555, troszeczkę stuningowany pod Krzysztofa właśnie tą wkładką, jeszcze z sublimacją, bo w sklepie u nas można kupić 555 w różnych kolorach, a to jest jeszcze z grafiką. Ale to jest mi jako sprzedawane jako Parle czy jako Inoni? Jako Inoni. Tu mamy praktycznie wszystko Inoni, akurat kurteczkę dostanie Krzychu Parle, bo jakby nie zrobiliśmy już innego przebrandowania, ale to jest, weźmiesz kurtkę, żebyś miał, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Załóżmy, że dostaniesz takie spodenki, tylko czarne z tą twoją wkładką, bo to jest dokładnie ten sam model i to sobie możemy już odłożyć, a na górę dostaniesz, chyba że faktycznie skoczysz po tą koszulkę, będziemy o niej mówić, co? Tak, okay. Mogę skoczyć. Bo też koszulkę, którą przygotowaliśmy dla Krzysztofa, to też jest taki topowy model, my go nazwaliśmy 217 RS. Jest naprawdę najbardziej dopasowaną koszulką, jaka może być. Okej, to jest ten model. Fajne jest to w tej koszulce, że ona ma dosyć dużo elementów, które bardzo dobrze odprowadzają wilgoć. To jest materiał, który jest troszeczkę trójwymiarowy. Tak, to jest zupełnie inaczej. No. Ty masz ciuchy szutrozy, czy nie masz. Ja. Okay. Ty masz. Ta koszulka szutrozowa, ona też ma właśnie ten materiał użyty i ciężko się w niej spocić. Finalnie jest tak, że ona bardzo fajnie wyprowadza czyli wilgoć. Czyli tu ten przedni panel masz czegoś innego? Tak? Ten przedni panel jest z kolei zrobiony z bardzo... Tak, to jest dużo materiału. I była taka opcja, że jechaliśmy, że z przodu byłem mokry, a z tyłu byłem suchy na plecach. Tak, i tutaj trochę tak jest, bo ten materiał jest z kolei wykonany w technologii najgęstszego możliwego splotu, żeby uzyskać jak najmniejszą wagę materiału. To się nazywa Gauge 50, ta technologia, i ona faktycznie całą powierzchnią odprowadza wilgoć. Ale dzięki temu pozostaje dalej aerodynamiczna, chociaż w tej koszulce nie o to chodziło, chodziło o utrzymanie termiki. Głównie. Pod pachami masz jeszcze materiał z włóknami karbonu, po to, żebyś cały czas czuł się świeżo. No i rękawki też są z delikatnym elementem aerodynamicznym, ale takim lekkim. To jest taka fajna, lekka, szybka koszulka. No i tak jak widzisz, no sam ją wybierasz, czyli... Bardzo często w niej jeżdżę, bardzo ją lubię. Będziesz się w niej dobrze czuł na pewno. Też chodzi o to, żebyś miał sprawdzony produkt na góry, tak? No i one też mają zintegrowany taki lekki silikonik na rękawkach.
Tutaj silikonik na dole, tak? Tak, ona ma dużo patentów, ma wzmocnienia na kieszenie, żeby się przypadkiem nie spruły. Też jest to przy... Co to jest? Które to jest? Pod spodem, wiesz? Tak, pod spodem jest takie wzmocnienie, dokładnie. Wspomnij, to w tej koszulce jest, że można okulary czyścić w kieszonce? Nie, to nie w tej, to nie w tej. To nie. W tej, co ty masz na sobie? Tak, to w tych mamy, no, do czyszczenia. W technicznych koszulkach mamy. To jest dobre też rozwiązanie. Ale w tych czerwonych już tego nie ma, nie? Aha, nie ma. Bo wydaje mi się to niepotrzebne, bo nie jeździmy. Tak, tutaj, nie? Ale tak, ale... No i tutaj jest... Nie każdy to lubi, ale to jest zamek kostkowy, ale... Wychodzimy z założenia, że zamek kostkowy jest najlepszym zamkiem do najtrudniejszych zadań, bo on się po prostu nie jest w stanie zepsuć, po pierwsze. Po drugie, bardzo łatwo go zapiąć, nawet jak będziesz absolutnie zmęczony, to zapinasz, rozpinasz go z dużą łatwością. Jakby to jest najwygodniejszy zamek. On może wygląda bardziej, nazwijmy to topornie, ale jest najfajniejszy. Czyli tą koszulkę, spodenki czarne, i co poniżej. I teraz tak. I to jest ten projekt, co cisnęliśmy? Tak, to cisnęliśmy projekt faktycznie. To też możemy od razu powiedzieć, bo faktycznie tych ciuchów jest dosyć dużo, ale na pierwszy dzień będziesz miał to, a jak już zjedziemy z gór, tak, to myślę, że wchodzimy w materiały aerodynamiczne. Tak? Troszeczkę aero użyjemy. Myślę, że tak. Czyli tutaj po mamy... po prostu zmniejszyć waty, nie? Przy tej samej prędkości, żeby pedałować mniejszymi watami, a jechać tą samą prędkością, nie? Zmienimy rower i... Tak. Czasóweczka... Bo chodzi o to, żeby w ultra to nie ma co ukrywać, trzeba robić, minimalizować po prostu przy tak bardzo długich dystansach, żeby jechać na przykład te 180-200 wat, a ten rower, żeby jechał 33 na godzinę, a nie pedałować, nie wiem, 300 wat, a jechać 25 na godzinę, no, tak? Dokładnie. Wiadomo, czym trzeba pilnować ciśnienia w oponach czy coś, ale mówię aerodynamika, czyli lemontka. Dobrze napompowane opony, sylwetka ułożenia, kask, no i ciuchy aero, to są bardzo ważne elementy. A opony, jakie ciśnienie będziesz chciał mieć? Tak w ogóle? No szóstkę. Właśnie, bo dzisiaj moi widzowie już pytali pod filmami. Sześć atmosfer. Tak, sześć. Ja, bo z reguły jak zawsze więcej cisnąłem powietrza, słuchajcie, bardzo często gumy łapałem. Jak mam 6 atmosfer, chyba bardzo łatwo. Uwierzcie mi, jak mam 6 atmosfer, nigdy nie złapałem gumy. Opona jest na tyle miękka, że po prostu potrafi się odgiąć pod każdym kamykiem, wgiąć się. No wiadomo, jak jest piękna droga, lustro, no to lepiej mieć tą atmosferę więcej, dwie, ale to jest zawsze ryzyko. Ale nie 10, tak? Ja jeszcze jeździłem jak w triatlony, to 10. No już odchodzą. W ogóle teraz... Naprawdę? No, tyle? No. Słuchajcie, 5-6 lat temu jeszcze. Już jest nawet taki trend w kolarstwie zawodowym, że wchodzą w szersze opony. I 28, tak. No. A kiedyś to były 18 przecież opony, nie? No, po 11 atmosfer. Ale to wybijało, to już jak się jechało, to już odchodzą. Wszystko się też zmienia, nie? A tutaj faktycznie ta droga nie jest aż tak idealna. Jest naprawdę fajna. Ale no, okazuje się, że co, że Robert jechał na twoim rowerze i gdzieś zupełnie, nawet nie wiemy w którym momencie, masz rozciętą oponę. No mamy już kodową dzisiaj jeszcze musimy ogarnąć. No bo chłopaki tutaj trenowali w trójkę w zasadzie, trenowaliście przez tydzień i tam 600 km słyszałem, że się 600, no. Dzisiaj był ostatni taki rozjazd, nie? Dzisiaj zrobiliśmy, rozjazd z innymi zawodnikami, którzy startują. Ale to widzieliście na początku filmu. Tak, że zupełnym przypadkiem się wbiłem i mam dużo zdjęć. Tak. Dobra, co dalej? Tak. Lecimy, to jeszcze pointując, bo docelowo zaczęliśmy mówić o technologii, ale ten komplet różowy będzie na szczególną okazję, jeszcze nie wiem na którą, ale też faktycznie pewno jako trzeci wejdzie do akcji, bo później drugą koszulką będzie pewno koszulka aero, bo zakładam, że całe góry zrobisz w jednym komplecie. Tak, to spokojnie. I za... Będzie chłodno, nie? Dżemu, tak? Dżemu, dobrze mówię, tą miejscowość, którą będziemy mijać. I tam dopiero będziesz wchodził faktycznie... Dżemu. I tam będziesz miał się przebierał. Szybka regeneracja może nie będziemy spać, zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy cię namawiać, żebyś cisnął. Wszystko pokażę. Nam ten zobaczymy, gdzie są zawodnicy za nami. Tak, na jakie jesteś pozycji. Czy jest wszystko tam popatrzymy. Tutaj Robert będzie na bieżąco analizował. Kamper myślę na bieżąco będzie to bardziej chyba sprawdzał niż chłopaki w wozie techniczni. Tak, i będziemy działać. Tak, no przede wszystkim słuchajcie, też poprosiłem Tomka, żeby mi zrobił, bo przez to, że moja fryzura ta jest jak u Roberta, to chodzi aero, aero. Chodzi o to, że nie i bardzo często używam kasku aero, to nie mogę mieć takiej typowej z daszkiem. Z daszkiem.
Tomek tutaj wyszedł z inicjatywą, zrobił bardzo fajną, przewiewną czapeczkę, która po prostu powoduje to, że przy dużych upałach ona zbiera mój pot z oczu, z czoła i nie zalewa mi i po prostu jest pod kaskiem. I ona jest w sumie w trzech konstrukcjach. Tak, nie wiem, czy i słuchajcie, wiesz. testowaliśmy ją w najcięższych warunkach, 43 stopniach. I pasuje ci. Gdzie my ją? Miejscowość myślę, tak Chandigarh. No w Chandigarh. Ale Chandigarh. Tak, mniej zorientowanym widzom, co daje ci taka czapeczka? No po prostu nie zalewa mi potu, pot mi nie zlatuje po oczach. A to jest materiał? Większy komfort pod kaskiem też tak. I słuchaj, no bo nie masz takiego bezpośredniego, tak. Skóra nie ma kontaktu z no, kaskiem. Kask też nie przykrywa ci cały, on ma te paski, nie? I ten pot się jednak przedostaje. Po drugie, jak nie ma się tej czapeczki, to ten kask zbiera cały ten pot z głowy, ze wszystkich potem, wiecie, te pianki, one są, ona śmierdzi potem, nie? To lepiej zawsze, a czapeczkę sobie zawsze rzucimy do, no i... Masz ich dużo. Tak, i sprawdzało się, no te czapki były, naprawdę jak przyjeżdżaliśmy, one były czarne. Czarne, nie? To tak, pokazywało tam jest jednak, taki ile kurz, ta czapeczka. Jest takie zapylenie tam, w ogóle w tych dużych miejscach, aglomeracjach. Ja myślę, że nawet jak ktoś ma włosy, to taka czapeczka też pomaga trochę chronić tak, te włosy od brudu, pyłu, wszystkiego. Nie tylko musi być ta kolarska znacznie, bo ona mnie czasami też irytuje. Ja ci powiem, że też sobie taką sprawię czapeczkę. I my jeszcze jej nie mamy w sprzedaży, zrobiliśmy takie projekty, tak naprawdę to są trzy różne wersje czapeczek, które Krzysztof nam sprawdzi podczas wyścigu. A ja pamiętam, jak się poznaliśmy, to ty pokazywałeś mi tą czapeczkę. No możliwe, tak, ale teraz zobacz, ty masz czapeczkę, to jest czapeczka cała z polipropylenu zrobiona, czyli ma najlepsze materiał na potówki, jeden z najlepszych, można tak powiedzieć. Świetnie odprowadza wilgoć. Tutaj użyliśmy lamówki, która obawiałem się, czy Krzycha nie będzie gdzieś tam uwierać na dłuższy. Ale nie uwierała. Nie uwierała Ciebie, nie, tak? Nie, absolutnie. Ale to będziesz miał taką totalnie gładką, zwykłą czapeczkę, którą po prostu zakładasz, ona ma być po prostu wygodna. Jeżeli na kolejnych kilometrach będzie Ci już wszystko denerwować, to jak powiesz mi, że denerwuje Cię czapeczka, to powiem Ci, że to niemożliwe. Nie? Tak. I wtedy będziemy tego już pewni, tak? I to na pewno założy pierwszego dnia, od razu tak, pod kask, jedną z tych czapeczek. Tak. Pytanie, bo w sumie tak sobie mieliśmy też porozmawiać. Tu masz jeszcze skarpetki, które zakładasz tak naprawdę, ochraniasz, które zakładasz na buty. Na buty, tak. Tylko nie wiem, czy na te góry. Na góry chyba nie właśnie. Bo jak, może na te pierwsze 70 km można. Tak. Zmniejsza opory po pierwsze, a po drugie nie leci tak ten kurz do buta. Aha, do butu. Aha, tak, chroni przed tym kurzem. My bardziej myśleliśmy właśnie o tej ochronie przed kurzem tutaj, nie? Bo faktycznie tutaj jest bardzo duże zapylenie. Ale w tych górach bardziej się boję, że jak ty to założysz, gdy będziesz wprowadzać rower, bo się może okazać, tak, że będziesz wprowadzać rower, to zniszczysz. Te pierwsze 70 km? Możesz to mieć. Możesz to mieć. Będziecie czekać na mnie no przed górą, nie? No, plan jest taki, że tak naprawdę na 82 km okaże się, czy ty wchodzisz do samochodu i zerują czas, czy jedziesz dalej rowerem tunelem, bo taki jest plan w ogóle, że jutro rano okaże się, czy tunel jest przejezdny, czy nie. Każdego dnia jest inna dyspozycja, tak? I może się zdarzyć, że będziesz miał chwilę po prostu, żeby to ściągnąć. Ja bym w ogóle wykorzystał ten czas, bo ten czas i tak się będzie zerował. A później i to, co jeszcze będziesz miał przy sobie, to są nogawki. Fakt, że zrobiliśmy nogawki na wysokie temperatury z najcieńszego materiału, po to, żeby Ciebie ochronić, nie dawać Ci ciepła, ale żeby Ciebie ochronić przed słońcem. Tak. Bo słońce jest tutaj piekielne po prostu, jest naprawdę srogo. Teraz na szczęście byliśmy dużo wcześniej, więc się trochę przyzwyczaiłeś. I to są bardzo cieniutkie nogawki. Akurat Michał trzyma... Widać, jak tutaj w kamerze widzicie. Tak, ale i tak myślę, to sobie jeszcze ustalimy, czy Ty je założysz, czy inne na na góry. Tak. Bo na 3000 jest zimniej. Jestem tego absolutnie pewien, że to poczujesz. Ja mogę to zadać, są tak małe, ale że to jest, ja powiem wam, kurde, rewelacyjny pomysł, żeby ci nie spiekło, kurde, to tak, słońce, bo krem to może nie dać rady. Dużo rozmawialiśmy z Krzychem właśnie, co zrobić, żeby to było dobre, no i jakby, no, to są efekty, tak? A ty, Krzysiu, masz doświadczenie na pustyniach, bo jechałeś przez Across Amerykę i jak to tam właśnie ze słońcem? No tam mnie wtedy Robert ze mną jechał, smarwali do białego kremami, że aż cały biały byłem. Ale to i tak paliło. Ale za dużo tego kremu, to wtedy wszystko się przykleja do tego kremu. Aha, zaraz kurz, pył, kurde, to... No to komfort jest... Masz dwa komplety. I mi się wydaje, że skóra gorzej oddycha wtedy, nie? Jak jest tak zakremowana całkowicie, nie? No to w ogóle nie oddycha, nie? No nie, jest tak zabita. Takim filtrem dużym, 50-ką. Tak. Ty, no to jest mega patent, kurde, na słońce, no. Masz dwa komplety, po to, żebyśmy mogli to przepierać, a żebyś ty miał zawsze, jak się okaże, że jesteś popalony, no to po prostu zakładasz to i jedziesz, nie? Co się może okazać? Po tym pierwszym tygodniu już to wiemy, nie? Że jest rękawki srogo. Też są, tak? Tak, rękawki tak i nogawki są po dwie sztuki.
Tu masz jeszcze bieliznę z mikromodalu. O, to trzeba, już jeździłeś w niej w sumie. Dzisiaj w niej jeździłeś. Dzisiaj jechaliśmy razem. I jak, no? Ciepła? Tak, ale bardzo fajnie przylega do ciała. No tak, ona ma taką konstrukcję, tak, że jest ciasna. Tak, mi opięła ładnie, że... Jest ciasna, jest. Byłem zadowolony, lubię właśnie takie opięte. Dobrze, dobrze. No i tą podówkę myślę, że też zobaczymy jeszcze, a podówkę będziemy rozmawiać. Dzisiaj w ogóle miałem, ze względu na tą temperaturę rano, ubrałem dwie podówki i koszulkę, białą ubrałem pod, kamizelkę i w sumie było potem już zdjąłeś kamizelkę. A Tomek, to co to jest? To jest taki ochraniacz aerodynamiczny na piszczel. Zakładasz to nad but. Ma specjalną konstrukcję do czasówki, dlatego prążki są w poprzek, a nie wzdłuż. Zakładasz to do... a to dopiero po górach założysz sobie. Tak, tak. Zobaczymy, czy od razu, czy nie. Mam jedną sztukę, to schnie błyskawicznie. A będziemy brali. Będziemy brali, wiesz, ty, też nie, zawsze, nie tak. Zawsze będziesz chciał pewno to mieć, nie? Ale faktycznie to też jest coś, co ma ponoć bardzo dobry, korzystny efekt aerodynamiczny. I to też masz jakby, to masz przewidziane na drugi dzień, powiedzmy, tak? To potówka, którą mamy normalnie sprzedażę na stronie. Też polipropylen, z tego samego masz zrobioną czapkę, wygodna, dobrze odprowadza wilgoć. Robert też jeździł w tej potówce. Tak, polecam. Jeździ, cały czas jeździ. No ja nie mam, widzisz, patrz, ja nie mam od ciebie potówki. Nie, bo nie było mojego rozmiaru. Jak byłem u Miłosza, to nie było mojego rozmiaru. Okej. Okay. Kupić na ten, na Grabmagedon. O, widzisz? No, to teraz, słuchaj, teraz są. Świetna sprawa. Teraz są? Ale zdążę dzisiaj? Zdążysz dzisiaj, tak. To jest ta kurtka, o której mówiliśmy na początku, na pierwszy dzień. Będziesz ją miał na pewno w zanadrzu, żebyś się mógł otulić. Ta albo czarna. Czarna jest MK, to jest LK. Wolałbym bardziej widoczną w tych górach. Bardziej widoczną, a ta jest bardziej opięta. Także przymierzysz sobie... w tych górach to już nie ma znaczenia. I chyba. To jest kurtka z klejonymi szwami. Trochę przyspieszam, żebyśmy też za dużo nie... bo te odcinki będą za długie. To masz kurtkę... Aha, gdzie masz... i skarpetki aero też są, które pewno wybrałeś. Ale powinny być. Nie ma? Nie ma, ale nie ma znaczenia. Ale pokażę kurtkę. Ale też jest, jak ona jest cieniuteńka, ale tak. Się rozciąga fajnie. Jest cieniuteńka, pracuje, ma klejone szwy. Widzicie tu świat przez nią chyba. Tak, słuchajcie, i to mi właśnie ta rozciągliwość na mnie zrobiła duże wrażenie, nie? Że jakbym taką... On jest fajna. Patenty jeszcze tu specjalne masz? Mówią... Wiesz co, klejone szwy, możesz ją schować w tą torebeczkę z tyłu. Jesteś w stanie ją sobie wcisnąć. Też by była dobra. Z tego poprawić na bok. Tak, ona jest dosyć delikatna. Ona się nie nadaje na jakieś MTB, bo no nie jest odporna na jakieś zaciągnięcia krzaki, ale do takiej właśnie jazdy szybkiej, szosa, górki jest idealna. Jakby czyli łatwo by się mi zaciągnęła. Łatwo, na pachulszczyznę to tak, nie polecasz. Tak. Myślę, że nie, że do Leszka nie bardzo. No. Tak, ja ją używam, nawet moja Aga na Woodstocku ją używała. Jak padał deszcz. Ale krawelowcy używają na szybkie wyścigi, nie? Bo też są szutrowe typowe, to pewnie tak. I to jest, ma spełniać rolę po prostu wiatrówki. Tak, wiatrówka, deszczówka, ona jest wodoodporna, wodoodporna w dużej mierze, tak? Bo ona jest jeszcze pokryta aquarepilentem, ale dodatkowo jest jeszcze, ma membranę, bo ona ma membranę tam 10 tysięcy zupa wody, z tego co pamiętam. I oddycha, aczkolwiek wiadomo, że to są membrany działające dynamicznie, bo te membrany z większą ilością supa wody się nie rozciągają, a zależało mi na tym, że ona trochę pracowała jednak. Mogę? Ona jest możesz. To jest fikołek, ale też szale. Tak. I tyle, nie? Tak, wydaje mi się, że jeszcze to możesz już użyć, bo to dla całego teamu zrobiliśmy komin, a jeszcze mamy kurtki takie teamowe. Tak. Nie wszystko przynieśliśmy. To jest tutaj Robercik już leci. Okay. Sam ją testował, Robercik. Tak. Cały czas ją testuje, nawet wczoraj gdzie. Wszyscy ją testujemy, bo dostaliśmy też... Wyposażenie teamowe takie, tak żebyśmy ładnie się prezentowali. Tomek wyposażył cały team, wszyscy mają koszulki. I w czapki peczki, oczywiście. Kurteczki, bluzy. Tak, żebyśmy się jakoś prezentowali, że faktycznie jak... No i się, myślę, że się prezentujemy, że ładnie, że fajnie wyglądamy jako team. No, jesteśmy dosyć charakterystyczni. Tak. Ale to taki standard widzę, nie? Bo wszystkie teamy są tak właśnie też ładnie, oni są poubierani, nie? Może jako model zademonstruję. O, proszę bardzo. Siądę. O, tak wygląda kurtka. Naprawdę świetnie. Tak, też jest materiał dosyć elastyczny i z tyłu ma jeszcze... Jest z kapturem jeszcze, nie? Tak. Może tam pokaż. Powietrznik ma, dokładnie, to widać wszystko. Odprowadza powietrze pod... No, super, naprawdę. Dobrze ci opina, Robert kawał byka, jednak jest, ma nie, no, ogromna jest... moc drzemie w jego nogach, z czego doświadczyłem. Lubi zerwać. Masz to, pomęczyłeś się, jest. Zobaczcie, dało się spakować. Ale fajna rzecz w tej kurce, jeszcze dodajmy, jest tutaj kaptur. Tak, jest kaptur wyciągany, który się faktycznie przydaje. Ciekawe. I masz dwie kieszenie, ja na ten wyjazd zrobiłem tak, żebyście mieli kieszenie z przodu, żeby każdy miał... Rozpinane.
można sobie schować. Tak, ale dobrze prezentuję, nie? Dobrze. Dobrze, i to by było na tyle. Jeszcze mamy skarpetki dla ciebie Aero. Myślę, że pod następne odcinki będą, to będziecie pokazywać, tak. Co mi ubierasz. Wiesz, zobaczysz, i jeszcze okulary. O właśnie, tak. Cały team jest wyposażony w okulary od naszych przyjaciół z Trezado. Od Karoliny i od Michała. Wybrali dla nas okulary z fotochromem. Fotochromy świetnie się spisują. Tak. Faktycznie one... Nawet nie czuję, że je mam jednak głowę. Miłosz, może ty powiesz dwa słowa o tych okularach, bo już trochę je... Słuchaj, ja dzisiaj je założyłem, byłem mile zaskoczony, jak daliście mi to ładne pudełko, kurde, i tam są jeszcze inne szkiełka. Się nie miałem czasu, szmatka jest jakaś, nie miałem czasu się przyjrzeć. Dzisiaj sobie w nich chodziłem. W ogóle jakby ich nie było. Tak, no, okej, okay, okej. Okay. Chyba to jest najlepsza reklama dla okularów. Nie? Tak, każdy lubi co innego. Ja tak, osobiście tak. Na przykład lubię, jak się troszeczkę bardziej przyciemniają, ale ja nawet zimą noszę okulary. Tak, no, to jest na pewno dla osób, które... Bo ja mam jeszcze... Ale Krzychu mówi, że jest idealnie. Dla mnie jest idealnie, tak. W tę upałę przy 40 stopniach. Może jeszcze nie jest, my jeszcze nie jesteśmy profesami. Ja wolę nie jesteśmy profesami jeszcze. Nie? Jak ten fotochrom działa tak, że... On i tak działa mocno, moim zdaniem. Fajnie działa. Wydaje się, że one są jasne, ale naprawdę ściemniają. Ale ja już na pewno nie... Oczy mi nie bolały po przyjeździe całym dniowym. Nie będę jeździł nigdy rowerem bez fotochromu. Tak, to jest fajna technologia. To jest po prostu opcja taka, która no... Wiesz, że raz się rozjaśnia nagle. Tak, łapie nas noc, kurde, nie musimy tego zdejmować i skombinować. A jednak robią oczy od kurzu, od jakichś owadów innego rodzaju. A wiesz, ile razy mi kamień rypnął, kurde, jak jechałem drogą w okularach? Muchy, owady, Jezu. Do którego była ta promocja? Bo na naszej stronie dawaliśmy promocję na ten okular, 10% na hasło, które jest... Do końca wyścigu. Twoim, do końca wyścigu to było. Tak. Na twoim filmiku czy na moim filmiku? Musisz tego poszukać, nie pamiętam. Musimy to powiedzieć jasno, czyli w opisie damy link i hasło do tego. 10% zniżki link jest. Do poprzedniego filmiku, gdzie jest hasło. O. Tak. Kurde, dobra, uprosimy. Ale 10%, więc warto. Napiszcie najwyżej do mnie w komentarzach. Postawiliśmy Michała przed faktem dokonanym, on powiedział OK. Dobra, tak. Coś jeszcze chcemy? Tak, chcieliśmy wspomnieć jeszcze o suplementacji, bo sami trenujecie, to wiecie, że na wodzie się nie da zrobić. Moją firmą tutaj jest NutriBuelU. To są probiotyki, które wzięliśmy na Indie, bo wiecie, flora bakteryjna w Indiach jest inna, po prostu inna, specyficzna. Jest inna nie tylko dla nas, bo się okazuje, że dzisiaj... Firma, która robi, zjadam. I Hindusie, którzy jest pod kroplówką. Dzisiaj się Hindus zatruł jedzeniem, który tutaj mieszka. Tak, także jest pod kroplówką, jest naprawdę. Pod kroplówką i nie wiadomo, czy wystartuje. Ale to nie jest zawodnik? To jest zawodnik. Zawodnik. Team of Two. Pod kroplówką, tak? Tak. To nie jest nasz konkurent, bo on startuje w Team of Two, czyli tam jest... Są trzy teamy w sumie, które startują. To są dwuosobowe. Team of Two to są dwu. Są jeszcze teamy czteroosobowe. Gdzie poznaliśmy chłopaków z Kenii. Tak. Fajne. Jeszcze trzyosobowe są chyba też. Nie, trzyosobowych nie ma. Nie. Jeszcze niewidomi jadą. W tandemie jest dwóch niewidomych. Tak. No i chciałem powiedzieć tu, że firma właśnie robi fantastyczne prebiotyki, witaminę C, Muvac, Getup, to jest taki kompleks witamin B, taki bardziej działa, trochę działa jak przedtreningówka, tak trochę pobudza, dużo guarany, tam ma oczywiście fantastyczny kolagen holistic, kolagen fizjosport, magnezy, dużo tego mają naprawdę. My już z tą firmą współpracujemy 2 lata, w tamtym roku pojechali z nami na Race Across America, przejechaliśmy też właśnie na ich suplementach i rewelacje. Robert też bierze, stosuje kolagen cały czas, kolana, wszystko. Jego narzeczona też się ściga w Polsce, też właśnie na Nutrivi. Tak. Bierze kolageny. Kolagen na kolana. Tak, i naprawdę działa. Ja muszę zgłębić ten temat, bo ja nie używam takich rzeczy i muszę zobaczyć. Kolagen jest fajny, bo cały człowiek brał jest z kolagenem. Słuchaj, jak pojedziemy zrobić razem Race Across America, to będziemy używać wszystko. A nie India? Najpierw nie robimy India. Nie wiem. Amerykę robimy. Ja tą Kenię. Robimy szlakiem Krzysztofa. Tak. Słuchajcie, zaprosili nas do Kenii, ale zapytali, że nie musicie się bać, nic z was nie zje. Tak, już mnie to zastanawiało, czemu zaczęli od tego. Gravelowy wyścig. Gravelowy 500 km. Ale co ciekawe, gravelowy 540 km z limitem 4 dni. Czyli dość trudny. Musi być naprawdę trudny. Mówił, zaznaczył wielokrotnie, że on jest naprawdę trudnym wyścigiem. Czyli nosisz rower albo biegasz. Tak, kończymy, bo słuchajcie, to się... A w ogóle on sam wspomniał, że jak mu się rower tu popsuje w Indiach, to pobiegnie. Tak. Super. Dobra. Idziemy się szykować. Zapraszamy dalej, bo jutro mocny dzień. Następny odcinek już jutro, czyli start. Zapraszamy do oglądania. Będzie się działo.
Potem już będzie mnie, ja już będę tylko gdzieś tam. Koniec. W korbie. Koniec dobrze. Gadania, a teraz się zacznie robota. Idziemy go masować. Wszystkich. Apart from this villa, exactly at 5 o'clock in the morning. Pańczmy. Everybody must be ready. No food, no cleaning. Cleaning Hegari. Okay? Wojtek odprawę ma z kierowcami i obsługą. Inside caravan is two drivers for caravan. Yeah. One driver for Innova, yeah. And cleaner. Okay. Yeah? Yeah. And three of us, and we are going to the Piti Patniko. A tutaj jest szykowany zawodnik. Jak tam Krzysia, szykujecie? Wszystko gotowe? Do zimowe. To jest jak w salonie model. To jest tyle pięknych ciuszków. A tu masz jeszcze intrygi, no jest tego dużo. Do koloru do wyboru. Krzysiu, ty jak kurde modelka normalnie. Ja nie ogarniam teraz. Na razie, ale wiem, że oni na pewno będą nad tym panować. Tak. I będzie wszystko dobrze. Trochę bidonów. Trochę tutaj suplementów. I tutaj. I tutaj. Także jesteś zaopatrzony dobrze. Ubiór. Bardzo dobry. Obsługa najlepsza, jaka może być w całym kraju. Najlepszego operatora mam. Tak, słuchajcie, najlepszego operatora. TV, Miłosz TV. Najlepszy strój Inoni, ciuchy. Mistrzynie świata. Mistrzynie świata w ultra. To... Do pomocy. Wy... Trzeba. Jest jeszcze masz Wojtka i Andrzeja. Jak będzie marudzić, tak jak ja na wyspę, na czym ja jechałam? Dookoła Polski. Dookoła Polski, to będzie przejebane. Tylko ty tak mogłaś marudzić, nie? To jest zarezerwowane dla ciebie. A mi już Krzysia żona mówiła przez telefon, żebyśmy go nie rozpieszczali, bo ona go musi potem prostować w domu zbyt długo. Wskazówek żony trzeba pilnować. Dobra, mamy drugi komplet zdrukowany z gotówką. Rowery już są przygotowane. Tak jak wcześniej mówiliśmy, Krzysiu pierwsze 70 km pojedzie na czasówce, a potem w góry przesiada się na tą szosę, no bo jest lżejsza i łatwiej mu będzie się przedostać przez właśnie góry, a tam jak wam mówiliśmy to wzniesienie, o tutaj mamy właściciela tego budynku, rezydencji. No się dzieje, się dzieje.